Zebrałem na kamerkach 8 chudych osób, a pomiędzy nimi ukryłem jednego grubasa. Zadaniem chudych będzie wygłosowanie grubasa, mają na to 6 rund. Jeśli im się to nie uda, grubas wygra 500 zł. Żeby nie było za łatwo, nasi gracze nie widzą się nawzajem. Dobra, kto jest chudy, kto gruby? Przyznaj się. Słuchajcie, każda runda będzie trwała 10 minut. Może na początek niech wszyscy powiedzą, ile ważą. Let's go. Ja mam, ważę 45 kilo. No, jaki wzrost? Do 68. 1,65 m i ważę około 50. Nie wiem, nie mam wagi. Ja mam 1,70 m i ważę obecnie około 72 kg. Okej, ja mam 1,80 m i ważę około 65 kg. Ja mam 1,57 m i ważę około 50-51 kg. Ja mam 1,85 m, ważę 60 kg. Ja mam 1,64 m i ważę 39,5 kg. 1,57 m, a waga 44, tam 45 kg. Ja mam wzrost 180 i ważę około 60 kg. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie gramy trochę inaczej, to znaczy wy wiecie, kto jest agentem, ale nie wiecie, czy uda mu się oszukać pozostałych. Zobaczmy. To może takie pytanko, ile macie lat i czym się zajmujecie? No to może od jedynki zaczniemy. Ja mam lat 15 i jakie było dalej pytanie? Czym się zajmujesz? A, ja się zajmuję z szkoły. No to ja 18 lat mam i studiuję geografię. Ja mam 21 lat i jestem kurierem Glovo. Współczuję. No to ja studiuję informatykę i tak po prostu nic więcej nie robię. I mam 20 lat. To jest chudy. Informatyk to chudy od razu, aha. No to ja mam 18 lat i obecnie jeszcze chodzę do technikum. Ja mam 24 lata, no i aktualnie szukam pracy. Ja mam za miesiąc w sumie 20 i chodzę do maturalnej klasy technikum. Ja mam 18 lat i ja chodzę do technikum. Mam 19 lat, no i skończyłam szkołę, pracuję aktualnie na recepcji w hotelu. Dobra, może powiedzcie, jakie macie zainteresowania? Tańczyłam przez 7-8 lat, ale aktualnie nic nie robię ze sobą. Nawet nie śpię na błefie już. A co tańczyłaś? Hip-hop. Dobra, no to ja też tańczę od już 9 lat jakoś. Chłopca z banka pije kolet. No to tak. Ja mimo niezbyt dużego wzrostu bardzo lubię koszykówkę. No i oczywiście jazda na rowerze, nie, jednak jest to moja praca i spędzam tutaj bardzo dużo czasu w tym. Ja mam tenisa, no i poza tym lubię sobie biegać, spacerować. Mało info, szczerze mówiąc. To ja nie uprawiam żadnego sportu, ale kiedyś pływałam, mam nawet kartę pływacką i kiedyś też tańczyłam, ale to był bardzo krótki okres mojego życia. Co to sami tancerze tutaj? Ja to dużą swoją część życia spędziłem na Orliku, grając w piłkę nożną. Aktualnie ostatnio, no teraz pogoda nie sprzyja na wychodzenie z domu, więc sobie przesiaduję w domu. Ja przez 10 lat tańczyłam, ponosiłam też sztangi, chodzę w sumie na siłownię, ale już robię mniejsze, tak powiem, wyczyny sportowe ze względu właśnie na zdrowie lekko. Co tańczyłaś? Hip-hop, disco. Dobra, disco. To mi wszystko. Ja ogólnie to jakichś takich wielkich zainteresowań nie mam. W stylu nie chodziłam nigdzie na siatkówkę, ale bardzo lubię w nią grać. Siatkówkę? Ona nie mówiła, że ma jakieś 1,50 m czy coś? Mieszkam w górach, więc jak jest lato, to dużo chodzę po górach. A sportów takich jakichś nigdy nie uprawiałam. Zawsze byłam chyba z WF-u. Dobra, to ja mam pomysł na dobre pytanie. Co dzisiaj jedliście? Zjadłam rano połowę płatków, potem zjadłam Twistera z KFC i wzięłam 2 gryzy z Geralt, już nie mogłam. No to ja jadłam dzisiaj kebaba, najgorszego chyba możliwie, był ohydny. Ja w sumie dzisiaj jedyne co zdążyłem zjeść to były płatki, ponieważ jechałem w trasę i nie miałem czasu. No ja właściwie tak samo, tylko płatki z mlekiem rano i tyle. To ja jadłam dzisiaj naleśniki z wczoraj, które mi zostały po kolacji i ze 2 mandarinki chyba. Chciałem powiedzieć, że jest 18, zaraz się dzień kończy, nic nie jedli. Ja to dzisiaj jadłem tylko kawałek obiadu, czyli babkę ziemniaczaną. To ja dzisiaj w sumie jadłam tylko kiełbaskę, bo w sumie byłam dzisiaj zaganiana. No to ja rano zjadłam sobie kanapkę, teraz w zasadzie obok mnie leży mój obiad, bo też zbyt nie miałam czasu zjeść. No to ja nie zjadłam śniadania za bardzo, bo nie miałam czasu, musiałam iść wcześniej rano do pracy. Więc jak przyjechał mój szef, to zamówił mi obiad i zjadłam zupę kalafiorową, no i połowę drugiego dania, czyli dewoleja. Dobra, to może powiedzmy o tych schorzeniach. Może zaczniemy sobie od dziewiątki teraz. Słuchajcie, zaczniemy to my od głosowania, ponieważ minęło 10 minut! To następna runda. Słuchajcie, ktoś tutaj kłamie, ktoś ma więcej kilogramów wagi niż deklaruje. Zastanówcie się, kto to może być i oddajcie swoje głosy. Dużo osób miało po jednym głosie, w sumie to 2 osoby tylko nie dostały głosów. Nie będę mówić, kto dostał, a kto nie dostał, powiem tylko, kto dostał najwięcej. A najwięcej dostał numer
4. Lipka. Słuchajcie, po każdym głosowaniu będziecie mogli zakończyć zabawę i zgarnąć po stówie. Haczyk jest taki, że jeśli w waszym gronie nadal będzie grubas, odchodzicie z niczym, a on wygrywa 500 zł. Pytanie, czy gramy dalej? Gramy! No to słuchajcie, to będzie druga runda, macie kolejne 10 minut, możecie rozmawiać o czym chcecie. Let's go. Ja ogólnie urodziłam się już chuda od razu. Lekarz ogólnie powiedział, że jestem długa jak miesiąca, chuda jak wypłata, więc no. Zaburzenie odżywiania w podstawówce, no to nie miałam za bardzo powodu. Ale no wiecie, jak to dzieci, zawsze sobie znajdą jakieś kompleksy, no i wpadłam trochę w coś takiego, no ale później już z tego wyszłam, normalnie już jest spoko. Mam tak niską wagę na swój wzrost, ogólnie mam nie to waga. Tam się brało właśnie z, tak jak w sumie już dziewiątka wspomniała, że dzieciaki w młodym wieku dość często lubią krzywdzić innych, mam takie wrażenie. Przez co miałam właśnie obniżoną samoocenę, no i tam od razu mnie jadłam, więc podejrzewam, że też przez to do tej pory się to jakoś tak trzyma. Słuchajcie, ja nie jestem specjalistą od wychowywania dzieci i młodzieży, ale jak widzicie taką sytuację, to reagujcie. A jeżeli wy robicie coś takiego, to ogarnijcie banie. Wstyd. Lecimy dalej. Jestem chuda, jakby przez ogólnie też problemy zdrowotne z tego powstają, tak jak niedobór żelaza, różnych witamin, C, D, wszystkiego tak naprawdę, potas i tak dalej. Co mogę więcej powiedzieć? Bóle żołądka też są bardzo częste, nie ukrywam. To ja tylko powiem tak, że ja jestem zdrowy teoretycznie, tylko ja mam bardzo przyspieszoną przemianę materii. Lubię też dużo ostrego jeść, co też jakby zwiększa to. I no, ogólnie to jestem zdrowy, tyle. No to u mnie bardzo mało witamin mam akurat. Co mogę powiedzieć, że jak się urodziłam, byłam bardzo grubym bobaskiem. Proszę Państwa, za chwilę będzie pierwsza dłuższa wypowiedź naszego agenta. Zobaczymy, czy ktoś zauważy, że kłamie. Przez większość dzieciństwa byłem chudym dzieckiem, ale tak w okresie piątej klasy podstawówki zacząłem tyć. I w gimnazjum byłem no dosyć gruby i w momencie, kiedy po prostu wszyscy już zaczęli ze mnie szydzić i mnie obrażać, wiadomo jak to dzieciaki w wieku tam 14-15 lat, po prostu mnie to dotknęło, powiedziałem sobie, że dość, trzeba to zmienić, zacząłem właśnie ćwiczyć, bardzo dużo jeździć na rowerze, zdrowiej się odżywiać i teraz po prostu mam dobrą wagę, dobrze się czuję, jestem zdrowy i bardzo się z tego cieszę. Mam tak, że jak coś zjem, to od razu mnie boli brzuch i jak na przykład jestem na mieście gdzieś czy coś, to ja wolę nie jeść, żeby uniknąć bólu brzucha. Przez bardzo krótki okres w swoim życiu chorowałam na anemię, ale ja chyba już teraz nie mam, nie wiem, boję się igieł, więc nie chodzę na pobranie krwi. I ja mam takie zaburzenie, że albo jem bardzo, bardzo dużo, albo nic nie jem przez kilka dni. Myślę, że to jest właśnie coś takiego, dlaczego ja mogę być bardzo, bardzo chuda. To niezdrowo bardzo. Efekt jojo. No, w ciągu jednego dnia jestem w stanie zjeść, nie wiem, kilka paczek chipsów, do Maka jechać, pizzę zamówić, a potem przez kolejny tydzień już mogę tylko jedna jogurt tak żyć. Dobra, ja mam kolejne pytanie, które może jakby pójść przez tego. Czy lubicie nocą podjadać? No nie wiem, czasem w nocy mam coś takiego, że lubię iść do kuchni i coś zjeść. Ja ogólnie bardzo dużo jem, bo jestem wysoka. No w sumie lubię jeść w nocy, lubię tak sobie iść do kuchni i zjeść coś. Nie zdarza mi się podjadać, bo ja też ogólnie mało jem. Podjadać może nie podjadam, bardziej na przykład lubię sobie tam jakiegoś lizaka zjeść i herbatę pić. Ja głównie więc dużo piję. Ja to ogólnie przez to, że jestem aktualnie bezrobotny, no to ja bardzo późno się kładę spać, a ja potrafię sobie kurczaka na kolację upiec o pierwszej rano. Mi się rzadko zdarza podjadać, dlatego że moi rodzice mają bardzo płytki sen i nie zamykają drzwi do swojej sypialni, więc mogę ich szybko obudzić. Ja w nocy nie podjadam, ponieważ staram się spać w miarę w normalnych godzinach, żeby rano wstać do pracy, ale jak już mi się zdarzy obudzić w nocy, to jedynie się czegoś napiję, zapalę papierosa i idę spać dalej. Ja mam taki dziwny tryb, jem na ogół jeden posiłek, w sensie taki duży, dziennie. Nie promuję takiego stylu życia. I coś przed snem zawsze ciągnę. Ja mam tak, no zależy właśnie w jakim okresie. Ale czasami jak mnie tak wciągnie do lodówki, to stoję przez, nie wiem, kilka minut i patrzę, co tu podjeść, nie? Słuchajcie, ja się teraz trącę, bo mamy już bardzo mało czasu w tej rundzie, ale chciałem zapytać każdego z was, tak jednym zdaniem, kto wam śmierdzi? Kogo podejrzewacie? Tuż przed głosowaniem. Generalnie nie wiem, ale uwzięłam się na szóstkę. Tak zupełnie ten. Mi też śmierdzi trochę szóstka i no reason dziewiątka. Wybacz kolego numerze 6, ale troszeczkę sas. Siódemka mi śmierdzi, nie wiem dlaczego, jakoś mi śmierdzi. Mi to śmierdzi dwójka, bo mówiła, że dzisiaj jadła kebaba i mówi, że codziennie coś tam wieczorem zje, więc no nie wiem, mi dwójka śmierdzi. Za bardzo nikt, ale jakbym miała iść tonem głosu, to trójka.
Ogólnie to nie mam jakiegoś takiego jednego, bo mam parę i w zasadzie to jest właśnie szóstka i trochę jedynka po tym, co powiedziała o takim tym nocnym podjadaniu. No to ja ogólnie zapisałam sobie tutaj na kartce trójkę z wykrzyknikiem, ale nie za bardzo pamiętam, o co mi chodziło, więc chyba trójka, I guess. Dobra, jak coś już jesteśmy po czasie. Teraz przechodzimy do głosowania. Ja tylko chciałem wam przypomnieć, iż impostor wcale nie musi mówić prawdy, nie? Także dziękuję. Możecie oddać głosy. Głosy zostały podliczone i znowu były jedynie osoby, które miały po jednym głosie i jedna osoba, która miała głosów 5. Jest to osoba z numerem 6. Ja jestem kudzielcem, więc powodzenia wam życzę. Dwie osoby odpadły, ale wiem, że jeszcze macie jakieś podejrzenia. Pytanie, czy chcecie zaryzykować i zobaczyć, czy wygracie stówkę, czy gramy dalej? Gramy dalej. Pewnie jesteście? Kto to powiedział? Tak, kto to powiedział? No bo tyle osób chciał wyeliminować szóstkę, szóstka została wyeliminowana, wy dalej chcecie grać dalej? Ale jesteś podejrzana teraz. Ktoś to chyba źle sugeruje. To słuchajcie, to może zróbmy głosowanie. Kto chce, żeby grać dalej, ręka w górę? No prawie wszyscy. Czyli gramy dalej, proszę państwa. To jest już trzecia runda. No to może, jaki macie rozmiar i ubrań i butów? Ja mam buty rozmiar 35,5, a noszę rozmiary XS raczej. No to ja noszę rozmiar butów 36,5, a rozmiar ubrań XS-ki i S-ki. To ja mam rozmiar buta 43, a ciuchy tak w zależności od nastroju M-ki, L-ki. To ja jakoś tak S-ki, XS-ki, no i rozmiar tam 34, a but 39,40. Ja but 39,40, zależy od rozmiarówki. Jeśli chodzi o numer buta, to tam 37, czasem 37,5. Koszulki, bluzy i tak dalej, no to XS, czasem SK. No to ja mam numer buta 39, a z ubraniami mam taki problem, że no jak już wspominałam, to jestem wysoka dosyć, bo mam 1,80 m. Mam naprawdę problem, żeby znaleźć coś w sklepie, żeby pasowało długością i żeby też przylegało, a nie było jak worek. Piątka, generalnie wydawało mi się, że ty mówiłaś, że masz 39 kilo. Nie. Kto mówił? Siódemka. Bo myślałam, że ten ogólnie, że ty powiedziałeś, że masz 9 kilo, masz chyba tam 50 ileś wzrostu i że masz 40 rozmiar buta. Ale stopa, akurat powiem ci, że rozmiar stopy nie jest wcale czyniona na wagę czy wzrost, bo znam osoby, które mają większe rozmiary butów niż ja, a są mojej wagi i mojej postury. Mam takie pytanie do dziewiątki, bo jesteś wysoka. Czy robisz coś w modelingu na przykład? Próbowałam, tylko że no ja mam problem z trądzikiem trochę. Wysypało mnie jakoś pół roku temu, no i teraz leczę po prostu ten trądzik, mam izotek cały czas. No, ja mam pytanie do piątki. Dlaczego chciała tak szybko kończyć już po drugiej rundzie? To jest dobre pytanie. Bo ja podejrzewałam czwórkę, a potem jak wygłosowaliście szóstkę, to myślałam, że już będzie wygłosowane. Tylko chciałem zauważyć bardzo seksistowskie zachowanie w waszym wykonaniu w poprzednich dwóch rundach. Nieładnie, nieładnie. Nie takie wartości reprezentujemy na tym kanale. Ale trójka została jeszcze. Szybkie pytanie na tak i nie. Czy zdarzają wam się omdlenia, jak po prostu, że mdlejecie i tak dalej? Tak, Jezus, tak. Co? Ja miałam na przykład tak, że robiło mi się ciemno przed oczami i traciłam równowagę po prostu. No to ja też mam często tak, że jak wstaję, no to, że mam takie... No to nie dobrze razem. A mi u doktora powiedzieli, że tak mają wysokie osoby. Nie no, siódemka jest moim zdaniem tak safe jak nikt tutaj, bo tańczy disco dance. Nikt to zrobi, jakby tego sobie nie zrobił. Ostatnie 15 sekund. Ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia? Zimno mi. To jest ważna bardzo informacja. Nie mam grzejnika w pokoju w ogóle. Czekaj, koniec czasu, ale co? Jak to bez grzejnika? No bez grzejnika, nie mam tu okna ani grzejnika. Ty jesteś w szafie, co się dzieje? Co? Masz pokój bez okna? No. Piwnica piwnicą, okna oknami, a nas czeka teraz? Głosowanie. Nie wiem, jakbym był na waszym miejscu, to bym totalnie nie wiedział, kogo strzelać, także powodzenia. Ludo, przepraszam za te efekty. Nie wiem, czemu się włączają. To jest niesamowite. Jakieś balony latają. Dobra, słuchajcie. Wyniki. Tym razem było bliżej. Mamy jeden głos różnicy między osobą, która odpadnie, a osobą, która miała drugi wynik. I osobą, która odpadnie z trzema głosami, jest numer... 1. Trzecia osoba odpadła. Trzecia runda z nami. Pytanie. Czy już jesteście pewni, że wygłosowaliście tę osobę grubszą? Czy gramy dalej? Ja bym grała dalej. Ja też bym grał dalej. To po raz kolejny zagłosujmy. Ręce do góry, kto chce grać. A myślałem, że zagłosujmy, kto
pada teraz, nie? Już? O kurczę. Nie no, jak nie chcecie gadać, to spoko. No dobra, dam wam te 10 minut, niech będzie. Czas start. Ja mam pytanie do trójki. Słucham. Czy ty jeździsz, masz jakieś trasy, chyba mówiłeś, że jeździsz? Nie, nie, w sensie w trasie byłem dzisiaj samochodem po motocykl, ale to nie. A, no to nie było pytanie. Dobra, mam takie pytanie w sumie. Czy jakby macie dużą wagę do swojego wyglądu? Wagę do wyglądu? Czy zwracamy uwagę, jak wyglądamy? Tak, tak, o to mi chodzi, nie myślę sobie. Aha. Ja bardzo się interesuję modą i jakimś takim ciekawym wyglądem i robię takie ciekawe makijaże i w ogóle. Ja w sumie też przywiązuję wagę do tego, jak wyglądam. No jak już mówiłem, właśnie od czasu gimnazjum wziąłem się za siebie, zacząłem właśnie ćwiczyć regularnie, więc staram się po prostu wyglądać dobrze. Słuchajcie, czy wy macie jakieś tropy? Czy coś wam śmierdzi? Czy czegoś chcielibyście się przyczepić? Wiem, kto mi nie śmierdzi, ale kto śmierdzi, to nie wiem. To też możecie mówić, to na pewno jest safe waszym zdaniem. Według mnie safe jest 9 i 3. Mam tutaj zanotowane x-em obok numerków. Moim zdaniem 9 i 7 są safe. Jak macie jakiś powód, też możecie podać. No bo 7 tańczy disco dance. Ja w sumie podtrzymam to zdanie 9 safe. No to ja nie wiem. Dla mnie 3 wydaje się być safe. Tak nie wiem z jakiego powodu. Wcześniej zakreśliłam go wykrzyknikiem, że chcę go wypierdolić, ale teraz już chyba nie. No, dla mnie w sumie też 3 jest safe. Okej, okay, a chcecie pogadać o tym, kogo podejrzewacie? Nie wiem, bo nikt nie powiedział, że jestem safe i się zaczynam obawiać. Bo ja się nie wypowiadałam. A, dobra, to mów, siódemeczko. Moim zdaniem jakby clear mi jest w sumie w miarę 2. To takie wymuszone chyba, co? Nikt mnie nie wytypował, chyba mam się bać. Słuchajcie, jeżeli chcecie, to możecie o tym porozmawiać w następnej rundzie, ponieważ teraz już czas się skończył, no i będziemy musieli głosować. Mamy wyniki. Tym razem ponownie potężna przewaga, aż 4 głosy padły na tę osobę. No i miałaś rację, Piątka, to ty. Wiedział. No i słuchajcie, nasze koło podejrzanych się zawęża. Myślę, że na tym etapie może być już ciężko spróbować kogoś znaleźć, ale zostawiam wam decyzję, czy chcecie grać dalej. Potencjalnie możecie jeszcze 2 rundy 10-minutowe wyhaczyć i pozbyć się 2 osób. Moim zdaniem, ludzie, może grajmy dalej i przeanalizujmy osoby, które odpadły, a w razie czego, jeśli dojdziemy do wniosku, że powiedzmy serio uważamy, że ta osoba odpadła, to po prostu zrobimy tak, jak... Zrobimy remis. Można tak zrobić, jak najbardziej. No, w sumie to jest dobry pomysł. No to czas start, let's go, możecie gadać. Dobra, analizujmy może po kolei. 1 była numerkiem, który... Co tam było? A, że podjadała. Ona podjadała, tak. Powiem szczerze, głosowałam na 1. Moim zdaniem po prostu wypowiedzi 1 były takie mocno chaotyczne. No, też prawda. Ja szczerze powiem, najbardziej to mi śmierdzi 6. Jak wyjechał z tym, że potrafi sobie całego kurczaka upiec o 1 w nocy. No, ja też dużo jem, a jestem chuda, więc no, szybka przemiana materii. No i mówił, że masz 60 parę kilo wagi, a Hodo powiedział, że jedna osoba skłamała. Ale czekaj, bo mówił, że ma ile? 1,80 m, tak? 1,85 m. No, i 65 kilo wagi, troszeczkę duża niedowaga. Ja mam 1,80 m, waży 60 m. Nie, żebym go broniła. Już go nie przywrócimy. No tak, ale no patrzmy też na to, że przy takiej skrajności, tym bardziej u chłopa, on mówił, że chyba, że nic mu nie jest i w ogóle, nie? Jeżeli chodzi o schorzenia, a raczej przy takiej niedowadze u chłopa, przy takim wzroście, no raczej wątpię, żeby był w 100% zdrowy. No ale wiesz, chłopaki też mają, zauważyłam jakby, że jak są chudzi, to oni się nie badają na przykład, a dziewczyny raczej podchodzą do tego bardziej zdrowo i chodzą na badania i w ogóle. Badać się? Chyba u doktora Hoda. Ja pierdolę, przepraszam. A wiecie, co mnie ciekawi? 3 najmniej się odzywa przez wszystkie rundy, a teraz jak jakby mówimy o tych, co odpadli, to mówi najwięcej. Nie, dobra, ja się wytłumaczę, w sensie jestem troszeczkę chory. W jednej rundzie fakt, praktycznie w ogóle się nie odzywałem. Siadło mi na oskrzela i jakbym zaczął mówić, to na dobrą sprawę zacząłbym kaszleć, musiałbym się wyciszać, dlatego przesiedziałem to chwilę, napiłem się i jest okej, dlatego znowu się odzywam, bo tak samo na początku też się odzywałem. No, dla mnie to jest po prostu mega podejrzane, że najmniej mówisz, jak odpowiadamy na wszystkie pytania, a teraz mówisz mega dużo. Mówiłeś, że to była trasa po motor, czy coś takiego? Tak, jechałem dzisiaj po motocyklu, no. I jesteś chory? No są rzeczy ważne i ważniejsze, no dziewczyny. Tak, też jechałem, ponieważ to już było ustawione, a jechałem bardzo daleko i nie mogłem tego przełożyć, ponieważ miałem wynajętego busa, a rozchorowałem się na dobrą sprawę wczoraj. Busa? No busa.
bus transportowy taki duży. A nie mówiłeś wcześniej, że chyba, że chodzi o bus jako takie auto, że wiesz, z taką ogromną przyczepą. No bus taki, że jak na przykład kurierzy mają takie duże busy, nie? Na których mają paczki na pace takie duże. Ej, dobra, jak... ale błagam, nie rozmawiajmy o busie. Dokładnie. Spokojnie, macie jeszcze 5 minut, możemy jeszcze porozmawiać. Jaki model? Mercedes Sprinter. Nie, no dobra, może analizujmy trochę dalej, bo w sumie nazywaliśmy tylko jedynkę i szóstkę. Co trójka? Bo trójka chyba pierwszy odpadł, co nie? Nie, on jeszcze jest tutaj z nami. Czwórkę. No on odpadł chyba pierwszy, to tak pierwszy, trochę. Ja mam być szczera, totalnie nie pamiętam jakby wypowiedzi czwórki. Ja też. Biedna czwóreczka, wyrzucili go bez argumentów. W sumie jako czwórce nie pamiętamy, to może piątka. No piątka chyba najbardziej sas była za to, że już po pierwszej rundzie... No, że chciała już tam przestać głosować. Bo ona powiedziała, no mój typ czwórka odpadł, wasz typ szóstka odpadł, no to, że to jest idealny moment na zakończenie. No i dobra, a jeszcze mam takie ciekawe pytanie. Ile wam potrzeba, żeby się wprowadzić w stan upojenia? O, bardzo mało. To zależy od masy, to prawda. No w momencie, kiedy na przykład piję piwo, dla mnie dwa piwa to już jest takie stop. Jakby lepiej idzie wódka niż idzie piwo. Tak. Ja mam tak samo. No to ja na przykład wypiję tak ze 2-3 drinki takie słabsze, bo nie lubię alkoholu. No dla mnie 4 piwa to już karetkę można wpływać. A bierzecie jakieś leki? Wcale nie piję. Ja w sumie to suplementy, kreatynka, szwaganda, takie rzeczy. No ja też szwagandę teraz. I melatoninę na zmianę. Trójka, ty chodzisz na siłownię? No właśnie o to miałam pytać. Zdarza się, chociaż w sumie niezbyt często, bardziej trenuję w domu, no bo też dużo jeżdżę tym rowerem, nie? A, czyli bo my chciałam się zapytać, czy masz trenera personalnego? Nie, nie mam, bo mnie nie stać. Jedyne co, no to mam rozpisaną dietę od trenera. A masz jakby jakie proporcje, że tak powiem, do jedzenia? W sensie, ile bo nie... Węglowodanów i tak dalej. Szczerze nie zwracam na to uwagi, zwracam uwagę tylko na kalorie. A ile ale kalorii? 1950, bo jestem na redukcji jeszcze teraz, ponieważ no chcę jeszcze troszeczkę zejść z tej wagi. Nie? Mimo, że już jest dobrze, to i tak chcę jeszcze schodzić. Uwaga, wjeżdżam z pytaniem. Czy uważacie, że w waszym gronie jeszcze jest osoba gruba? Teraz, jak usłyszałam wypowiedź trójki, to tak się zaczęłam trochę zastanawiać, ale wydaje mi się, że to może po prostu ja overthinkuję. No mi wydaje się, że już nie ma, nie? No ja mam takie dziwne odczucie, że jest, ale nie wiem kto. Z jednej strony gdzieś tam mam, że może jeszcze być, ale z drugiej strony właśnie pytanie, kto to może być? No ja mam wrażenie, że już nie ma, ale tak wam zaufałam i będzie mi strasznie przykro, jak się okaże, że jednak jest. Mam wrażenie, że już nie ma raczej. Pomyślcie, co zrobicie z tym głosowaniem. A można po prostu nie oddać głosu? Nie, nie, musi być na jakiś numer. Jak chcecie remis, to na siebie, ale musicie się ugadać, że chcecie to zrobić. To co, remis czy... Mamy jeszcze jedną rundę, może dalej. To prawda, będzie jeszcze runda finałowa. No to dobra, robimy remis. Mam mieszane uczucia. No dobra, to słuchajcie. Był pakt. Każdy miał zagłosować na siebie. I tak się stało. Każdy zagłosował na siebie. Gratulacje. Przypuszczam, że to było po to, żeby jeszcze wykorzystać tę ostatnią rundę, tak? Tak. Wiecie, jak dużo to powiedziało, jakby, że każdy zagłosował na siebie, bo chociaż wiemy, że jakby wszyscy są szczerzy. No albo po prostu ta jedna gruba osoba próbuje zdobyć nasze zaufanie. Też tak może być. Dobra, ja odpalam już stoper, jakby co, bo widzę, że gadacie. No chcecie grać, nie? Tak. No to let's go. Ostatnia runda, pamiętajcie. Na miejscu grubej osoby głosowała na kogoś, w sensie bo jakby no ja też bym tak zrobiła. Chyba no to... każdy by tak zrobił w tym momencie. No. Albo może być to też ta, tej osoby odwrócona psychologia. Ja bym tak nie odinkowała. Po prostu są takie dwie po prostu możliwości. To macie jeszcze jakieś pytania, żeby jakoś dobrze te 10 minut zagospodarować? Bo mi się wyczerpały szczerze. Było pytanie o zainteresowania. Ale czy było, jak na ogół spędzamy czas? Na przykład jak mamy taki przykładowo wolny dzień? Nie było, ale to jest bardzo dobre pytanie. To ja jak mam dzień wolny, to lubię sobie pójść na lumpki. Jestem uzależniona chyba od kupowania ciuchów w lumpach. A łatwo znajdujesz ciuchy w lumpie? Zależy jaki jest dzień, bo najczęściej właśnie na dostawy
wchodzę, bo mam taki zrobiony specjalną listę lumpów. Grafik! Ona normalnie objeżdża każdego lumpa innego dnia. Ja wiem, że jak ja chodzę po lumpach, jest bardzo ciężko znaleźć ubrania dla osoby chudej. Dlatego się pytam właśnie, jak to wygląda u niej. W sensie, bo ja też mam taki styl dość nietypowy, bo jak kupuję takie dosłownie szmaty, co kto nikt inny by ich nie wziął, dlatego tych ubrań jakby nie schodzi aż tyle z trójeczka. Będę szczery, wolne dni, czyli na dobrą sprawę jedynie niedzielę, spędzam po prostu odpoczywając po całym tygodniu, no bo jednak w tygodniu jednego dnia jeżdżę 8 godzin, drugiego dnia jeżdżę 6 godzin, tak przez cały tydzień, więc w niedzielę sobie odpoczywam. Dobra, słuchajcie, została nawet niecała minuta, więc to jest najlepszy moment, żeby zdecydować, czy chcecie na kogoś głosować, chcecie na kogoś rzucić oskarżenia, chcecie iść w sojusz, także let's go. Ja proponuję sojusz. To co, każdy na siebie? Każdy na siebie. Na siebie. Dobra, zaufam wam, ale jak może mnie tutaj oszukał, to jego zapierdolę. Ja tylko przypomnę, że wyniki tego głosowania są bardzo ważne. Jeżeli nadal w waszym gronie będzie gruby po tym głosowaniu, to nic nie wygracie. Natomiast jeżeli nie ma go już w waszym gronie, to każdy dostanie po stówce. Oddajemy głosy. Let's go. Mam wyniki. W poprzedniej rundzie umówiliście się na sojusz i dotrzymaliście tego słowa. W tej rundzie umówiliście się na sojusz i... dotrzymaliście tego słowa, także w tej piątce wchodzicie do finału. Zaraz się dowiemy, czy coś wygracie. Jaka jest twoja prawdziwa waga? 65 kilo. Ja wam mówiłem prawdę, mam 30 kilo niedowagi. Ważę 45 kilo. Ja ważę 50 kilo. Także ktoś z piątki 2, 3, 7, 8, 9 jest gruby. No to uwaga, pokazuję kamerkę. Siemano. Trójeczka, proszę państwa. No mówiłam wam, kurwa, od początku nikt mi nie wierzy. Wiecie, co jest najlepsze? Nie skłamałem z tym, że pracuję jako kurier Glovo. A powiedz, ile ważysz? Około 108. Cóż mogę powiedzieć, trójka, zasłużenie, wygrywa 500. Dzięki za oglądanie, to wszystko na dzisiaj. Tutaj jest playlista z innymi filmami z Ukrytego Agenta. A jeśli chcesz wystąpić w moim filmie, to wszystkie ogłoszenia są publikowane na Instagramie i na Discordzie.